Moi drodzy, pytanie na koniec ode mnie. Adrian realizuje taki bardzo fajny projekt społeczny. Projekt odrzucenia. Terapia odrzucenia. Terapia odrzucenia. Ja sobie przyjrzałem kilka filmików Adriana. Na sobie, no tak, ja to robiłem kiedyś jako dziennikarz w telewizji, gdy byłem wysyłany na sondę uliczną. Ja to mam na co dzień? I wtedy miałem wrażenie, że to jest taka zsyłka dziennikarska, bo muszę rozmawiać z ludźmi, którzy tego nie chcą, a ja muszę wyciągać od nich wiadomości, żeby zrobić show do mojego programu. Wiesz, o co chodzi? Czyli mniej więcej, bardzo podobnie do twojego projektu, ale oczywiście w innych celach. Powiedz, skąd ten projekt, dlaczego mamy go oglądać na twoim profilach i co z tego wynika dla ciebie i generalnie dla twojego życia? Wiesz co, pierwszy raz usłyszałem o tym projekcie jakby w podcaście i nigdy wcześniej nie słyszałem o nim. Tutaj wydaje mi się, że w Polsce było to mało popularne. Na świecie ponoć są osoby, które to robią. Jest tam taki właśnie Chińczyk, który to spopularyzował, tam Zhu Chang, jakoś tak się nazywa, nie pamiętam. I nie ukrywam, że wiesz, wiele rzeczy, które ja robię w życiu, jest tak, że albo coś poczuję tam w środku, że po prostu to serce stwierdzi, że to jest to, albo nie. No i właśnie tak było z tą terapią odrzuceniem, nie? Że jak usłyszałem o tym po raz pierwszy, to mówię, kurde, boję się tego. Takie, że od razu wywołał to taki we mnie, wiesz, tutaj w żołądku, że tam lekki strach. Mówię, dobra, ale jakby chciałbym spróbować to zrobić. No i generalnie w oryginalnej wersji polega to na tym, że było 100 dni odrzucenia i na każdy dzień było takie do zrobienia dziwne zadanie, z którym po pierwsze jest 90% szansy, że spotkamy się z odmową, z odrzuceniem. Dwa, no te zadania są też taki sposób, że no możemy wyjść w dosyć dziwny sposób po prostu i wyglądać u innych. Także ja jakby widzę w tym taką wartość, że raz często ten strach przed odrzuceniem na co dzień jest takim czynnikiem, że nie podejmujemy działań. Plus wiele osób ma dużo takiego w sobie ukrytego wstydu, że boi się, co ktoś inny pomyśli, wiesz, co, jakby jak ludzie nas odbiorą, że wyjdziemy na dziwaków. Ja sam miałem, mimo tego, że gdzieś tam udzielam się w internecie, nigdy nie przychodziło mi to łatwo i miałem jakby zawsze bardzo dużo takiego wewnętrznego wstydu. No i dla mnie to jest to kapitalne, nie? Po pierwsze zadanie, pamiętam jak robiłem i miałem, wyobrażasz sobie, ja, szkoleniowiec, trener, tam głowa mówi wszystkie rzeczy, wiesz, tam, że powiedzmy, że te życie finansowe nie mam najgorszego, może nie najlepsze, ale też nie najgorsze. I pierwsze zadanie było, mam zapytać nieznajomego na ulicy, czy pożyczy mi 100 zł. No i wyobraź sobie, podchodzi do człowieka i mówi, przepraszam, czy pożyczy mi pani 100 zł. Ktoś ci pożyczył? Nikt mi nie pożyczył 100 zł. Ale kolejne zadanie było zapytanie o darmową kawę, na przykład w Starbucksie. No i tutaj nie ukrywam, po moim zaskoczeniu dostałem tą darmową kawę. Tak, dzisiaj wrzucałem też filmik o zapytaniu o darmowy pokój w hotelu, ale to nie mogę zdradzić. Po prostu zachęcam was do obejrzenia. My też zachęcamy. Ciekawe programy, fajne, wesołe. Profil Adriana.